Dzień dobry. Pomeczowa opinia. Spotkały się dwa zespoły ranne. Ranne wiemy z jakich względów. Pogoń wiemy, Górnik. W pewnym momencie były szanse na praktycznie wszystko, a przyjechaliśmy do Szczecina walczyć o jak najlepsze miejsce w tabeli tylko i wyłącznie. Wydaje mi się, że na koniec dobre spotkanie było, trochę sytuacji z jednej i z drugiej strony. Pogonia jedną bramkę lepsza, ale wcale tak nie musiało się skończyć, bo my też mieliśmy dobre sytuacje. W niektórych momentach zabrakło lepszego wykończenia, w innych tego ostatniego podania. Ważne, że nikt nie ucierpiał, nie było kontuzji w ostatnim spotkaniu tego sezonu, bo to też są ważne rzeczy. No i cóż, ja z mojej strony mogę powiedzieć, tak podsumowując ten sezon, że duży szacunek dla drużyny, bo osiągnęliśmy fajny wynik, chociaż jesteśmy świadomi tego, że w piłce nożnej są takie momenty kluczowe, gdzie no, trzeba umieć je wykorzystać. Niewątpliwie myśmy doprowadzili do takiej sytuacji, gdzie w końcówce sezonu, tak jak wspomniałem wcześniej, mieliśmy szansę na europejskie puchary. Nie wykorzystaliśmy tego, musimy się zadowolić tym, co jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana trenera? Pytań nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Tak lubię.